Bez dialogu, bez współpracy i bez takiego szczerego podejścia ludzkiego do mieszkańców, do tych ludzi, którym przecież będzie się chciało pomagać już po zwycięstwie, no, nic się nie uda. To oni znają te lokalne problemy, to oni wiedzą, co w swoim mieście chcą zrobić, a dotychczas w Gdańsku ta władza zamknęła się w jakichś kryształowych pałacach, nie wychodziła do ludzi i to na pewno w Gdańsku trzeba, szanowni państwo, zmienić.